Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości. Po latach zaborów Polacy znów mogli cieszyć się własnym państwem. Trzecie katowickie dni Henryka Mikołaja Góreckiego. Laur Konrada przyznany. MCK Inospr z nagrodami. Rozwój Katowice, Sandecja, Nowy Sącz. Należy się bardzo cieszyć z tych kolejnych punktów. Katowice Cup 2015. Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Katowicach rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w archikatedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Powstańców, Wita Stwosza i Jagiellońską na Plac Chrobrego, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część obchodów. Temu Polska wróciła na mapę Europy. W 1918 roku, w momencie przełomowym dla Polski i świata, po latach zaborów, Polacy znów mogli cieszyć się własnym państwem. Po zakończeniu części oficjalnej na Placu Sejmu Śląskiego można było zobaczyć wystawę sprzętu i wyposażenia wojskowego. Wszystko co zielone, więc przede wszystkim chyba okręt flagowy, nasz czołg T-72, który tu przyjechał, budzi największe zainteresowanie, największą okupację młodych i starych w wieku poborowym, już bardzo mocno popoborowym. Bardzo fajnie wszystko, dużo wszystkiego. Dzieci zadowolone. Na pewno jest to impreza bardzo dobrze zorganizowana pod kątem właśnie atrakcji dla dzieci. Myślę, że dla dzieci w ten sposób możemy uderzyć, jeśli chodzi o niepodległość, tak, na pewno. Chcieliśmy jechać do Warszawy, ale myślę, że w Katowicach też jest tych atrakcji dość. Michael Zilm z dyrygenckiego podium poprowadził pierwszy z koncertów tegorocznych trzecich katowickich dni Henryka Mikołaja Góreckiego. Henryk Mikołaj Górecki to związany ze Śląskiem kompozytor współczesnej muzyki poważnej. Był profesorem i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Znakomity wychowawca i pedagog muzyczny. Laureat wielu nagród i wyróżnień. W 2010 roku odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej nadawanym za znamienite zasługi. Festiwal imienia Góreckiego rozpoczął się 13 listopada w Filharmonii Śląskiej. Podczas koncertu inauguracyjnego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej i przygotowanym przez Jarosława Wolanina filharmonicznym chórem wystąpili śpiewająca sopranem Marta Boberska i baryton Jarosław Bręk. Wydarzenie gości cyklicznie z racji faktu, że Henryk Mikołaj Górecki został naszym patronem. Bardzo nas to cieszy. Łączy nas wieloletnia przyjaźń pomiędzy rodziną, kompozytorem, a naszą instytucją. Jest to dla nas szczególnym powodem do dumy. Informacje na temat pozostałych koncertów w ramach festiwalu można znaleźć na stronie Filharmonii Śląskiej. Dobiegł końca 17. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. 15 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas uroczystej gali wręczono główne nagrody po długich naradach jury festiwalowego. Dyskutowaliśmy, bo ja oczywiście w tym uczestniczyłam też z ciekawości, bo to jest najciekawsza część mojej pracy, czyli bycie podczas obrad. Dyskutowaliśmy w pół do trzeciej w nocy, ale właściwie oni mieli swoje typy, natomiast te spektakle były dla nich tak inspirujące, że każdy chciał się na ich temat wypowiedzieć, każdy chciał powiedzieć jak rozumie. Główna nagroda, czyli Laur Konrada, trafiła w ręce Maji Kleczewskiej za spektakl Dybuk Teatru Żydowskiego z Warszawy. Ja w imieniu Maji, ale również w imieniu całego mojego zespołu Teatru Żydowskiego bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Oprócz głównej nagrody przyznano także mieszki o wartości 10 tysięcy złotych głównej laureatce Maji Kleczewskiej za spektakl Dybuk oraz Pawłowi Miśkiewiczowi za spektakl Kto wyciągnie kartę Wisielca, kto błazna. Poza zastrzykiem finansowym, który oczywiście też jest przyjemny, to przede wszystkim szansa pierwsze pokazania tego spektaklu innej publiczności, ale także być może tchnienia w niego jakiegoś nowego życia. Organizowany od 1998 roku Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje jest jedną z najważniejszych imprez teatralnych w Polsce.
Wybór najlepszego dzieła architektonicznego w czterech różnych kategoriach to główny cel konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego, który, jak zapewniają organizatorzy, ma służyć promocji województwa poprzez architekturę oraz kształtować świadomość estetyczną w zakresie jej tworzenia. W kategorii obiekt jury jednogłośnie przyznało nagrodę Grand Prix dla gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Organizatorami konkursu są Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP. 11 listopada podczas uroczystej gali w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie ogłoszono laureatów nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2015. Wydarzeniem roku okrzyknięto otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Festiwal Otwarcia. Organizatorem gali był Instytut Muzyki i Tańca oraz program Drugi Polskiego Radia. Czekaliśmy długo na taką serię, można powiedzieć, na jakiekolwiek zwycięstwo i na te zero z tyłu, no wiadomo, dzisiaj na początku, no można powiedzieć, że nie ułożył się ten mecz tak, jakbyśmy chcieli, przyciągnął przewagę, no ale strzelona bramka, a potem szybko strzelona na początku drugiej połowy, no i ten mecz się ułożył sam. Należy się bardzo cieszyć z tych kolejnych punktów, bo my gramy cały czas, można powiedzieć, o życie. Chcemy pokazać przede wszystkim, że nie zasługujemy na to miejsce, które zajmujemy. Jesteśmy drużyną, która śmiało może być gdzieś tam na środku tabeli. Trzech zwycięstw w pierwszej lidze nie osiąga się po prostu tak, wyjdzie i zwycięży. To jest naprawdę ciężka i żmudna praca całego sztabu szkoleniowego, no i nas na boisku, bo klub pokazuje, że ciężko mi solidnie inną pracą jesteśmy w stanie walczyć o te ligowe punkty. Zaczęliśmy dobrze, można powiedzieć, to spotkanie, stwarzaliśmy sytuację, nie potrafiliśmy wykorzystać. Jeden błąd, po której straciliśmy w pierwszej połowie bramkę, no takie coś nie może się zdarzyć na tym poziomie. W Szopienickiej hali rozegrano pierwszy ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Katowice Cup 2015. Zawody zorganizowali Śląska Liga Górnicza, Miasto Katowice i miejscowy MOSiR. Generalnie drużyny tutaj zgłaszają się, te, które z nami współpracują od 4 lat, bo my od 4 lat organizujemy turnieje. Są to drużyny tutaj zaprzyjaźnione z kopalni Wieczorek, Ratownicy i ZZG, Sierpień 80 z kopalni Wuje, który też czynnie gra. Gościnnie tutaj występuje drużyna AKS Grzybowice Zabrze. Długo też z nami gra drużyna nurków z Mysłowic, Diving Techy, którzy mają swoje centrum nurkowe. W zmaganiach wzięło udział 12 zespołów. Sami ratownicy praktycznie. Mamy jednego kolegę, który jest ze Staszica, ale zawsze grał z nami, także gra w ratownika z Wieczorka. Nie? Gramy już od, można powiedzieć, kilku sezonów. Najpierw to zaczęło się od samej Ligi, Śląskiej Ligi Górniczej, gdzie grali sami górnicy, teraz się trochę to przekształciło. Grają też inne osoby poza kręgu górniczego. No i to jest, nie wiem, bodajże chyba 40. turniej z kolei. Turniej wygrała drużyna Budoserwisu Chorzów, która pokonała w finale po rzutach karnych zespół Hunger But. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Disney on Ice zaprasza do Spodka w podróż do świata wyobraźni z udziałem ulubionych postaci Disneya. Polecamy koncerty w Nosprze w ramach Dni Duńskich. Rozwój Katowice zagra z Olimpią Grudziądz. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!